Urodził się w 1935 roku w Warszawie. Poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych, laureat wielu nagród literackich. Polska, co to takiego? To słowo ma wiele znaczeń: Polska to jest państwo polskie, polska to jest miejsce, w którym żyjemy, Polska i tak ja ją przede wszystkim rozumiem, to jest całość historyczna. Jako najważniejsze swoje dzieła wskazuje ostatnie wiersze, które powstały w Milanówku, ale jak twierdzi, ktoś, kto pisze, nie powinien sam siebie oceniać, bo to nie jest mądre. Bez niej w ogóle bym nie istniała, przynajmniej nie wyobrażam sobie takiego istnienia, które może być istnieniem bez Polski. Jeśli tak to zrozumiemy, to wszystko, co tutaj robimy, wszystko, o czym myślimy, wszystko, czym żyjemy, ma charakter polski. Właśnie tak to trzeba rozumieć. Polska jest najgłębszym sensem naszego życia. A jeśli tak to rozumiemy, to trzeba też powiedzieć, że jest jedynym sensem naszego życia.